na pewno wierzyliśmy do końca. W pierwszej połowie jeszcze gdzieś tam mecz był, można powiedzieć, wyrównany. Stworzyliśmy sobie dwie klarowne sytuacje, ale ich nie wykorzystaliśmy. W drugiej połowie już ta nasza gra wyglądała zdecydowanie lepiej. Dużo sytuacji. No i ten nasz Waki, który co mecz strzela bramkę. Mega się cieszymy, ja również się cieszę, bo tak jak powiedziałeś, nie grałem długo. Po dwuletniej przerwie jest to dla mnie mega uczucie wrócić, wygrać mecz i zagrać na zero z tyłu. Dzisiaj też takie trochę perturbacje znowu w defensywie, bo w trakcie meczu schodzi Cechi, trzeba łatać Maliną. Dzieje się, ale i tak, ale potem druga połowa tak naprawdę głównie wszystko dzieje się w ofensywie, ale to tym bardziej w defensywie trzeba być cały czas czujny. Dokładnie, tak jak mówisz, działo się z Kubą. Chyba graliśmy już raz na Wiśle Kraków 2 lata temu, ale niestety wtedy przegraliśmy, dzisiaj było inaczej. I tak jak mówisz, gdzieś graliśmy cały czas w ofensywie, ale musieliśmy być mega skoncentrowani, bo wiedzieliśmy, że Stal miała szybkich zawodników z przodu, wszedł Wrzesiński, który jest naprawdę szybki i gdzieś musieliśmy się ustrzegać tych kontek. Trzeci mecz rundy wiosennej, trzecie zwycięstwo. Gratulacje panie piłkarzu. Dzięki kapitanie. Trzeci mecz tej wiosny i trzecie zwycięstwo. Ta pasa trwa, chwilę radości i za tydzień bardzo, bardzo ważny mecz. No dokładnie, teraz na pewno powrót będzie wesoły, ale już od nowego tygodnia będziemy się koncentrować na bardzo fajnym spotkaniu z Lechem Poznań i mam nadzieję, że będziemy kontynuować naszą pasę.